Dobra, moi drodzy, czas wejść na tą opuszczoną latarnię. Przyznam się, że jest to największe wyzwanie, z jakim do tej pory będę się musiał zmierzyć, bo mam lęk wysokości. Ale nie wydarowałbym sobie, gdybym tutaj był i nie wszedł na tą latarnię. Więc trzymajcie kciuki. Kurde. Zbawy już puszczają. Nie wiem, czy to słychać, jak to wszystko brzęczy. Pierwszy poziom zaliczony. Prawie. Wysoko. Już mam nogi jak w bacie. Na dodatek zaczął padać deszcz. Widok jest czaderski. Czyli nie od strony morza, tylko od zatoki.
zanudzać. Tutaj na samej górze tej starej helskiej latarni zostawiłem naklejkę kanału. Jeżeli ktokolwiek z Was będzie tutaj, to zapraszam na starą latarnię. Jeżeli przyślecie mi swoje zdjęcie z tą naklejką na mój adres enduro.concept.garage@gmail.com, ten, kto przyśle takie zdjęcie, dostanie ode mnie jakiś fajny gadżet. Jaki to będzie gadżet, poinformuję po powrocie do domu. A tymczasem zapraszam na tą starą, fajną latarnię, która nie wiadomo ile tutaj jeszcze postoi. I będę pomału schodzić. Jest godzina 16:19, w cywilizowanym świecie 15:19, bo podobno nastąpiła zmiana czasu. Od rana łaziłem po tym helu. Jestem zmęczony po prostu jak koń po orce. Mam zamiar teraz zrobić sobie coś do jedzenia, napić się czegoś mocniejszego. I jeszcze tylko jedna noc i wracam jutro do domu. Wszystko ma swój czas. I będę pomału kończył. Pora pójść spać. Wczoraj spałem tutaj, ale było trochę chłodno w nocy, więc stwierdziłem, że dzisiaj tą ostatnią noc spędzę w głębi tych kompleksów, a ponieważ znalazłem tam pomieszczenie, w którym spała obsługa tego całego kompleksu, tej baterii, artylerii, i znalazłem pomieszczenie, w którym spędzę dzisiejszą noc. Trochę jest tutaj strasznie. Już tutaj przygotowałem sobie miejsce, poprzenosiłem rzeczy. I tu są takie stare pryczę, jedna nad drugą. Rozłożę sobie tutaj dzisiaj śpiwór i tutaj się prześpię. Także będzie trochę hardkorowo. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedykolwiek spędzę noc w takim miejscu, ale będzie tu chyba lepiej niż tam